Dzień dobry, witam uczniów klasy siódmej na kolejnych zajęciach dotyczących edytora tekstu Word, a dzisiaj zajmiemy się tematem ze strony 217, czyli praca z dokumentem wielostronicowym, czyli z takim dokumentem, który ma no, dość sporo stron, a takie dokumenty się trafiają. Może przejdę od razu do rzeczy, żeby nie tracić czasu. Tutaj taki podrozdział pierwszy. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka. Co to jest ten nagłówek i stopka? To są informacje w dokumencie, które pojawią się nam albo na górze dokumentu, albo na dole. To, co nam się pokaże na górze, to nazywamy nagłówkiem, tak jak nagłówek w tabeli, a to, co będzie na dole strony każdej, to będzie stopka. Jak to wstawiamy, no, zakładka wstawianie, wybieramy sobie nagłówek. Kiedy wybierzemy sobie, możemy sobie wybrać tutaj różne te nagłówki. Ja sobie może wybiorę ten, żeby mi się pokazywało. Mam trzy opcje, tak, wpisz tekst, albo z lewej strony, z prawej, bądź na środku. Te sobie kasuję klawiszem delete, bo nie będą mi potrzebne, wstawię sobie tylko środkowi. Tutaj piszę sobie na przykład na naszą nazwę naszej szkoły, czyli SP Pakoszówka. Jest SP Pakoszówka. To oczywiście mogę sobie w narzędziach głównych, tak jak to nie powiększyć. I teraz jeżeli sobie to zatwierdzę, czyli kliknę poza tym obszarem, to ten napis mi się zostanie taki właśnie, jak widzicie, troszkę w innym kolorze. I co ciekawe, on się będzie powtarzał już na każdej stronie. To jest właśnie ta funkcja tego nagłówka. On informuje tutaj akurat o szkole, że to jest nasza szkoła, ale może być to również, jak tu wam autorzy mówią, informacja, co się umieszcza. Imię, nazwisko autora można umieścić, tytuł tekstu, tytuł rozdziału, czasem nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail, no takie informacje, które chcielibyśmy, żeby na każdej stronie były zawarte. Tak, natomiast stopka, chodzi o stopkę, no to również we wstawianiu, jeżeli sobie wybierzemy, możemy sobie dwojako zadać, albo stopka, albo numer strony. My sobie wstawimy numer strony. Proszę bardzo, i teraz wybieramy, czy to ma być na górze strony, no ale jak na górze jest nagłówek, no to raczej wybierzemy sobie dół strony. I no, gdzie? No, może być z lewej, na środku, może być z prawej. No, ja sobie dam tutaj środkowy, popatrzmy. Już jest stopka i popatrzcie, on się pojawił się już automatycznie, kiedy kliknę sobie, o, znowu poza tym tekstem, mam nagłówek i mam numer strony i znowu strony mam automatycznie numerowane. Gdybym sobie dołożył kolejną stronę, to by się pojawił kolejny numer tej strony, no 10 stron, tak? Dobrze. Co my tu mamy następnego? No właśnie tutaj o, takie ćwiczenie z panem Tadeuszem, do stopki numery stron, no to co zrobiliśmy, prawda? Można sobie też taką nazwę wstawiać. Szukanie i wyszukiwanie słów i znaków. Możemy w tekście, szczególnie wielostronicowym, znaleźć szybko dane słowo. Program nam podświetli to słowo tyle razy, ile to słowo występuje. Jak to zrobić? No to też bardzo prosto. Tutaj mamy w narzędziach głównych mamy taką lornetkę, pisze znajdź. I ja sobie wpisałem tutaj Hitler. A już tam wcześniej, bo akurat to było o wojnie obronnej Polski w 1939 roku. I teraz znajdź w, i teraz popatrzmy, sobie to rozwinę, w dokumencie głównym. Program Word odnalazł następującą liczbę elementów spełniających te kryteria. 11. I popatrzcie, to mi się podświetliło, jeżeli teraz zamknę, miałem 11 razy zaznaczony wyraz Hitler. Hitler, nawet gdy jest odmieniony, że użyję Hitlera, to on podkreśli mi tutaj Hitler, bo to kazałem mu wyróżnić. Tak?
Można również, o, mój Hitler, bym chciał na przykład no, zamienić, można zamienić na inny, na przykład, ja to dam na zamień na Puchatek, tak? Jeżeli dam zamień, to zamień wszystko, liczba zmian 11, tyle ile było, no i tutaj mamy wyszukiwanie od początku, nie, zamknij, no i mamy teraz tak, natomiast żądań Puchatka, Puchatek, no gdybym tam wpisał w odmianie, to by byłoby, o jest Puchatek, że Puchatek, warto zdawać sobie sprawę, że Puchatek tak łatwo się, łatwo nie zaniecha usuwania swoich żądań. No to tak, oczywiście to taki troszkę, trochę dowcipnie do tego potrzeby, ale to właśnie można to opis. Czasem akurat jest to potrzebne, żeby zamienić jakiś wyraz na inny. To tutaj sobie przypomnę jeszcze ten słownik synonimów, prawda? Który był na którejś lekcji, które nam zamieniały, żeby wyraz się nie powtarzał. Tworzymy przypisy. Tworzymy przypisy. Co to są przypisy? Przypisy są to takie, to są takie informacje, którymi podajemy właśnie źródło, skąd wzięliśmy dane informacje. Właśnie. I te przypisy najczęściej znajdują się na dole dokumentu pod taką kreską. Ja Wam to pokażę, jak taki przypis zrobić. W tym momencie sobie tutaj mamy takie zadanie o tabletach, żeby znaleźć w internecie informacje i przy pomocy przypisów stworzyć informacje o, znaczy pokazać skąd te informacje wzięliśmy, prawda? O, tutaj szukaj w internecie informacji na temat tabletów, skopiuj do dokumentu tekstowego krótkie informacje o trzech wybranych tabletach do nazwy każdego tabletu. Zastosuj przypis dolny zawierający źródło informacji, czyli adres strony internetowej. Ja to sobie już przygotowałem, taki, a akurat tylko dwa tablety znalazłem, czyli jakiś tam Samsung, Galaxy i Lenovo Yoga. I teraz, żeby było szybciej, to ja już sobie tutaj znalazłem strony, skąd wziąłem informacje, chociażby o tym Samsungu, o tym tablecie. I to jest strona samsung.com.pl. Proszę, klikam, kopiuj. Teraz i tutaj mamy, przepraszam, w widoku, nie w widoku, tylko w odwołania, dokładnie, w odwołaniach. No są bardzo podobne te wstążki. Wstaw przypis dolny, popatrzmy. Klikam sobie tutaj, gdzie chcę odnieść ten przypis, chcę odnieść do tego, o, do tej nazwy, skąd ja ją wziąłem. Kursor mruga mi zaraz za tą nazwą, wstaw przypis dolny. Popatrzę się, pojawiła się tu jedynka i teraz ja sobie tutaj skopiuję, czy wkleję, przepraszam, skopiowaną stronę samsung.pl. Moim, tu się pojawi taka jedynka, prawda? Jak kiedy na to najadę, to nam się też podświetla mi ta strona. To samo mógłbym zrobić tutaj z jogą. Przechodzę sobie do mojej strony Lenovo Yoga. To jest troszkę dłuższy adres, ale też sobie, mogę go sobie skopiować. I wstaw przypis dolny. Tym razem będzie przypis numer 2. Tak? Gdybym sobie kolejny byłby numer 3 i znowu tutaj wkleję. O, i mam tekst z przypisami. Tak? Tak się właśnie, w ten sposób się wstawia. Przypisy na pewno często, jak szczególnie jak jakieś opracowania naukowe, ale czasem i w powieściach tak, no, różnych, w beletrystyce czasem się pojawiają takie właśnie przypisy, takie informacje o dodatkowe informacje. Zresztą nawet podręcznika do języka polskiego, czy do historii, często takie przypisy można znaleźć, czy do innych przedmiotów oczywiście. To są nasze przypisy. Podział tekstu na kolumny. Często jest to przydatne, jeżeli właśnie chcę na przykład, ja tu pokażę, to sobie kolumny, on jest na razie pusty. Ja często to robiłem wtedy, kiedy chciałem na przykład zrobić kartki na wywiadówkę.
Zobaczcie, wybrałem sobie układ strony i najpierw robiłem sobie tą stronę poziomą. I teraz na jednej stronie chciałem umieścić trzy kartki z ocenami dla trzech osób. Gdybym chciał to zrobić bez podziału na kolumny, to bym mi po prostu zrobił jedną tabelę, a drugą z boku bym nie zrobił, tylko program bym je przeniósł na następną stronę. Popatrzcie, robię sobie, rozwijam sobie kolumny, daję sobie na przykład 3 i uwaga, co się tu stanie? Widzimy? Tu mam jakby jedną kolumnę, drugą kolumnę, trzecią kolumnę. Jeżeli sobie teraz wstawię tabelę, jakąś tam tabelę, kolumn, tak, wierszy, dajmy sobie na przykład 22. Dobrze, i teraz jeszcze sobie szybko ją sformatuję, żeby tutaj. Nie to, może. Nie, widzicie, nie patrzę. Forma właściwości tabeli, wiersz przecież, oczywiście, nie kolumna. Dajmy 1 cm. O, i tutaj mi się już ta tabela przeniosła, widzicie, do nowej kolumny. I teraz, gdybym sobie teraz chciał, to zrobię szybko, usunę to, usuń komórki, usuń cały wiersz. O, mam tą tabelę, widzicie, tu mi się kończy. I teraz, popatrzcie, mogę sobie tą tabletę skopiować i kursor mruga mi tutaj, kiedy nacisnę Enter, on mi się przeniesie do nowej kolumny, mogę sobie również ją tutaj wkleić. I analogicznie Enter. Nie przenosi mnie do na następną stronę, tylko do następnej kolumny. O, popatrzcie, w ten sposób szybko sobie skopiowałem no, na przykład taką tabelę. Ale równie dobrze można sobie tekst pisać, prawda? No właśnie z tym podziałem na kolumny. Tutaj macie to również pokazane. No, dwie tu jeszcze liczba kolumn, podgląd, jaka szerokość. Zwykle zdaje się taką samą. Dobrze. No i ostatni tutaj statystyka dokumentu tekstowego. Statystyka to jest informacja, to jest statystyka wyrazów, ile jest znaków i tak dalej. No, taka po prostu, o, ile jest stron, ile wyrazów. Ile znaków bez spacji, ile znaków ze spacjami, a kapitów ile jest, ile wierszy. Czasem jest to przydatne, bo na przykład mamy jakieś zadanie i są ograniczenia, że ma być na przykład tylko, no nie wiem, tekst ma wynosić maksymalnie ileś tam słów, ileś tam znaków, tak? No i musimy się tego trzymać i potem sobie sprawdzamy w statystyce, czy nie przekroczyliśmy, tak? Albo tekst musi mieć minimum ileś znaków i też sprawdzamy, czy to minimum osiągnęliśmy. I to sobie robimy. To jest, to było już, musie. O tak, statystyka wyrazu się w ogóle przede wszystkim się pokazuje tutaj na dole. Widzimy, 1 z 9. O, 2596. A, w narzędziach, w odwołaniach. Tak, nie. O, tutaj, przepraszam, w recenzji. One to są tak do siebie podobne, te wstążki, odwołania i korespondencje. Statystyka wyrazów. Tam, gdzie mieliśmy ten pisownię gramatykę, słownik synonimów, tezaurus, jest statystyka wyrazów, kiedy sobie klikniemy. O, nam się tak właśnie pokaże. Strony, wyrazy, znaki ze specjami. No i to w zasadzie tutaj wszystko. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia, a na następnych będziemy sobie jeszcze z tym Wordem coś tam robić, będziemy sobie już podsumowywać w zasadzie. Kończy nam się już tematyka, kończy się rok szkolny. No, będziemy powoli właśnie przechodzić do podsumowań. A za dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia.